Dziewiąta kolejka Polskiej Ligi Koszykówki. Polski Cukier Toruń podejmuje dzisiaj brązowych medalistów z ubiegłego sezonu, drużynę Energii Czarnych Słupsk. Łukasz Maleszewski, witam Państwa serdecznie z hali przy ulicy Bema w Grodzie Kopernika. Niecałe dwie minuty pierwszej kwarty tego pojedynku dopiero za nami. Przełamuje się Obidania Trotter po dwóch pierwszych niecelnych rzutach. Teraz skuteczne trafienie rozgrywającego Polskiego Cukru. Chevon Luis i z odchylenia trudna pozycja do zablokowania w tej chwili Grzegorza Surmacza. Ciekawa rywalizacja podkoszowych. Jest na pozycji za trzy punkty, to co mówiłem, Grzegorz Surmacz na wprost kosza, to jest jego pozycja. Nie zdążył dojść do tego zawodnika Jurek Kifić. Trzeba przyznać, że dobry sezon rozgrywa Krzysztof Sulima, a teraz indywidualne wejście Obidaja Trotera. Cztery punkty już na koncie rozgrywającego Polskiego Cukru. Bardzo ładna akcja, jeden na jeden w tej chwili Krzysztofa Sulimy. Wymanewrował Davida Krawisza. Trotter. Bardzo ładna akcja, Obidaja Trotter wysoko wyrzucił piłkę. Teraz Justin Jackson przypychający się pod koszem Krzysztofem Sulimą. Bardzo skoczny środkowy. I o dziwo Torunianie mają więcej zbiórek ofensywnych niż defensywnych. A teraz Krzysztof Sulima. Udana akcja pod koszem toruńskiego środkowego. Torunianie jak na razie bez skutecznego trafienia zza tak zwanego łuku, a próbowali już czterokrotnie. Wypadła piłka Wiśniewskiemu, ale dość przypadkowo i szczęśliwie. Jeszcze gdzieś tam musnął koniuszkami palców piłkę Krzysztof Sulima i ona wpadła do kosza. Są punkty popularnego Żubra. Jarosław Mokros, on w tej chwili próbuje grać jeden na jeden z Aleksandrem Perką. No i poradził sobie Jarosław Mokros. A tymczasem z pół dystansu trafia Tomasz Śnieg. Czesnowskis. Justin Jackson. Łatwo radzą sobie pod koszem koszykarze Energii Czarnych Słupsk. Jarosław Mokros na pozycji za 6,75. Spóźniony Aleksander Perka. Weaver. Nie wychodziły mu podania do partnerów. Wziął piłkę w ręce i sam wjechał pod kosz Amerykanin Polskiego Cukru. Weaver. Ponownie on. Za linią 6,75. Tym razem ponad wysokim Davidem Krawiszem. Środkowy Energii Czarnych mierzy 2 metry i 8 cm, ale i tak poradził sobie, rzucając mu tuż sprzed nosa Kyle Weaver. Sandu wysoko na obwodzie środkowej już zbiega pod kosz i piękne podanie od Kyle'a Weavera. Rewanżują się również udaną akcją dwójkową Torunianie. Niepilnowany w rogu Grzegorz Surmacz, ale za dwa punkty pokazują arbitrzy. Odzyskują piłkę Torunianie. Diduszko, indywidualna akcja, bardzo ładnie. Rozegrał ten kontratak Bartosz Diduszko. Trotter. Odważnie w tej chwili Obi Trotter. Jeden na jeden z Grzegorzem Surmaczem. No i dość szczęśliwie po raz kolejny piłka pada łupem zawodników Energii Czarnych. Teraz kapitalne dogranie Blasting Game'a, ale łup w wykonaniu Davida Krawisza. They missed three shots and they get three offensive rebounds. Don't go let this go, especially it's a long shot. Gonna be long rebounds. One man, two man for the rebound. Dwójkowa akcja i ponownie asysta Kyle'a Weavera, a punkty zdobywa Tomasz Śnieg. A tymczasem Torunianie. I ponownie fantastycznie dostrzega swoich kolegów Kyle Weaver. Kolejna bardzo dobra akcja Amerykanina, który w tłumie znalazł tam na tyle przestrzeni, by podać
piłkę do Krzysztofa Sulimy. Dobrze w obronie Torunianie, coraz mniej czasu do rzutu mają Słupszczanie. Szewon Lewis. W ostatniej sekundzie indywidualna akcja Amerykanina. Diduszko uciekł teraz Sewerynowi. Jeszcze do pomocy starał się dojść Justin Jackson. W stylu Kyla Weavera można by powiedzieć w tej chwili Obi Trotter to podanie w gąszcz. No, od tego sezonu właśnie w barwach polskiego cukru. On właśnie w tej chwili przy piłce skrzydłowy, który potrafi rzucać z dystansu. Nie decydował się w tym meczu skifić na rzuty z dystansu. Pierwsza jego próba i od razu Jure trafia za niż 6,75. Czesnauskis. W porę wrócił pod broniony kosz Kyle Weaver. I od kosza do kosza. Ponownie Lewis, jest Blasting Game. Blisko niego Wiśniewski. Dobrze w obronie kapitan twardych pierników. Ale trafia Blasting Game w trudnej sytuacji. Pomimo tego, że dobrze bronił i blisko rozgrywającego energii czarnych był Wiśniewski. Odpowiada tym samym Wiśniewski. Odpowiada skutecznie. Wiśniewski z dystansu. Druga trójka w czwartej kwarcie Łukasza Wiśniewskiego. Wiśniewski. Indywidualne wejście Łukasza Wiśniewskiego. 85-74. Polski Cukier Toruń z 9. zwycięstwem w ekstraklasie koszykówki mężczyzn. Cały czas twarde pierniki, nie zaznały goryczy porażki.